Syndrom trzeciej kwarty, drugi odcinek, wracamy do Was z nową energią, z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj widzicie na tablicy świetlnej 1776, no to jest data ustanowienia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Dlaczego o Stanach Zjednoczonych? Bo dzisiaj będzie właśnie o Amerykanach w górniku w latach 2007-2009, ale też tych Amerykanach, którzy obecnie występują w biało-niebieskich barwach. Razem ze mną oczywiście jest Michał Porzemski. Siemka. Ja nazywam się Dominik Hołda. No dzisiaj, tak jak wspominałem, będzie o USA, tak, będzie tak. O tym amerykańskim śnie koszykarskim w Wałbrzychu. No właśnie, ten dobór amerykańskich koszykarzy zza oceanu no jest kluczowy tak naprawdę. Był i jest do dzisiaj, bo jeżeli trafisz dobrze z transferami, no to ten sezon może się potoczyć różnie, raz lepiej, raz gorzej. Oczywiście jak trafisz, to oczywiście lepiej. Mieliśmy przykład w zeszłym roku trochę Sokoła Łańcut, który mimo to, że ciężko tak jakby mówić kolokwialnie, trafił z transferami, czy tam trafił z zawodnikami, przegrywał mecze dosłownie w końcówkach, ci Amerykanie byli fajni, no ale jednak tam czegoś zabrakło. To trochę loteria jest. Troszeczkę jest loteria. Bo w tym pułapie finansowym. Tak, tak, w tym pułapie finansowym. Myślę, że to coś tutaj podobnego mamy, bo jednak jakieś tam ramy budżetu muszą być zachowane, jakieś minimum. A wiemy, że Sokół to raczej nie należał też do jakichś takich wielkich tuzów koszykarskich, jeżeli chodzi o budżety. No i stało się tak, jak się stało. Dwa lata pograli i spadli, ale to taki przykład już mamy u nas, że też dwa lata było. Tak, tak, to brzmi znajomo. Tak, brzmi znajomo. Historia, mam nadzieję, że nie lubi się powtarzać i my w tej ekstraklasie zagościmy dłużej. No i między innymi te właśnie transfery zagranicznych zawodników są tak bardzo kluczowe. Tak, sezon 2007-2008 to był pierwszy górnika po awansie do ekstraklasy. No i właśnie, było tych Amerykanów sporo, też w kolejnym sezonie 2008-2009 też było ich bardzo dużo. Naliczyłem w ciągu tych dwóch lat aż 13 zawodników ze Stanów Zjednoczonych. No ta pechowa 13, jak wiemy, po latach, no bo jednak sezon zakończony spadkiem, ten 2008-2009. Tutaj też dla wyjaśnienia, Ousmane Baro i Mo Duok to są Afrykańczycy, jeden jest z Nigerii, drugi z Senegalu, ale oni już w szkole średniej grali w Stanach Zjednoczonych, była więc też tak, tak traktujemy ich trochę jako Amerykanów na potrzeby tego odcinka, więc będzie okazja sobie powiedzieć i o jednym, i o drugim, ale także o tym gronie wspaniałych, ale też mniej wspaniałych zawodników, bo mamy taką kategorię asy i ananasy. Będziemy sobie mówić o tym, kto był tak naprawdę asem, kto z tych Amerykanów w górniku wiódł prym, no ale też powiemy sobie o tych ananasach, czyli tych zawodnikach, którzy nie do końca z formą, czy też prowadzeniem się gdzieś dojeżdżali, mówiąc kolokwialnie. No ale właśnie, Michał, jak ty wspominasz te sezony po awansie? Ja wspominam bardzo, bardzo, bo wtedy miałem niewiele ponad 20 lat i byłem zafascynowany amerykańską koszykówką, po prostu bez granic, byłem zakochany. Czy jakby wiadomo, że tam streetball, a jeszcze wtedy pojawiali się zawodnicy, którzy grali w ligach streetballowych w USA, grali w ekstraklasie naszej w Stali Ostrów. Pamiętam Freemana, który jest legendą Rucker Parku i można było takie mecze oglądać jego, zobaczyć, czy Eric Barclay w Pol Farmie. Ale przede wszystkim mój przyjaciel Rafał Glapiński zdobył awans z drużyną z pierwszej ligi do ekstraklasy. I on miał ten kontakt z tymi zawodnikami i wszystko mi skrupulatnie opowiadał, ale ja zawsze też szukałem takich możliwości z kolegami, żebyśmy mogli gdzieś tam troszeczkę im się przypodobać, żeby nas gdzieś zaprosili, pogadać na imprezę, do domu, coś zaczerpnąć, czegokolwiek z tej amerykańskiej strony, no bo tutaj mówię, mamy połowę lat jakby 2000, drugą połowę 2007 rok, jak się to wszystko zaczęło. I bardzo chciałem, a z drugiej strony byłem też w zespole organizacyjnym, bo ówczesny zarząd dał mi propozycję, żebym prowadził w przerwach meczów takie konkursy dla kibiców, coś w stylu amerykańskim, miałem zupełnie wolną rękę, więc ja byłem troszeczkę przy tej drużynie i widziałem, jak to wszystko wygląda. W dodatku jeszcze mój przyjaciel Mateusz Myślak dostał angaż, to też fajna historia, dostał angaż tak naprawdę z ulicy, żeby trenować z pierwszą drużyną, bo łapał się wtedy na przepis takiego młodzieżowca i ktoś był na miejscu i do treningu był i też dużo rzeczy opowiadał i spędził z nimi fajne chwile.
Ale myślę, że te czasy, które były wcześniej, czyli tak jak mówiłeś, bo poziom sportowy poziomem sportowym, ale te prowadzenie się to było różne, bo tutaj o tym było głośno, zarówno jak było w wynikach zawsze na początku naszego górnika, jak i o wyczynach koszykarzy pozasportowych. Teraz wydaje mi się, że to jest bardziej profesjonalne i mam nadzieję, że dobór zawodników w tym sezonie jest troszeczkę inaczej, ale też mówię, to 15 lat minęło, czy tam więcej, więc tutaj na pewno, ale mogę powiedzieć, że ci pierwsi zawodnicy, którzy byli jakby zakontraktowani w Górniku, to tylko jeden skończył do końca sezonu. To była taka bardzo duża rotacja, nie? Bo Tak, oni tak. wszyscy spełniali oczekiwania, no i to miało też, mówię, no, wiele płaszczyzn na pewno, nie? Tak, no jeżeli chodzi o mnie, no to był czas dla mnie maturalny. Klasa maturalna, pierwszy sezon Górnika w Ekstraklasie, bardzo wyjątkowy właśnie też z tego powodu. No pamiętam zwłaszcza ten pierwszy mecz z Turowem z Zgorzelec. To były czasy, gdy jeszcze pamiętam, bilety kupowały się albo w McDonaldzie na mecz ekstraklasowy Górnika, albo trzeba było jechać pod basen w Świebodzicach, bo mecze były w Świebodzicach. Tam w kasie biletowej taki bilet na mecz z Turowem pamiętam kupowałem. No i ten pierwszy mecz był nieprawdopodobny, bo Turów był wtedy bardzo mocny. Tam był Tomasz Kelati, był David Logan, to była mocna drużyna, która Drobniak. był Drobniak, drużyna Rodriguez, tak? Tak. Drużyna, która radziła sobie kapitalnie w pucharach i oni wtedy przyjechali do Wałbrzycha jako taki naprawdę też mocny europejski klub i przegrali minimalnie. Górnik w tym spotkaniu przegrywał kilkunastoma punktami, ale wrócił nieprawdopodobnie do tego meczu, wygrał minimalnie. Pamiętam to spotkanie bardzo dobrze, bodajże dwoma punktami bądź trzema zakończyło się to spotkanie zwycięstwem Górnika. No, nieprawdopodobne emocje. No To tam i taki sygnał, pamiętam, Chris Clarkson dał. tak, Chris to jest ta Clarkson romantyczna historia właśnie Clarksona, jak on zachwycał w Polsacie Sport. Pamiętam, tam Adam Romański był bardzo zachwycony jego grą, tą taką dynamiką, którą tak. demonstrował. No i nieprawdopodobne zwycięstwo, ale też później w drugiej kolejce wyjazd do Włocławka i drugie zwycięstwo Górnika. No, Wałbrzych oszalał wtedy na punkcie tej drużyny, która miała walczyć o utrzymanie i ostatecznie walczyła o to utrzymanie, ale jednak te dwa pierwsze mecze, dwa minimalne zwycięstwa z bardzo silnymi rywalami. Topowymi drużynami, tak jakby Ekstraklasy z wielkimi tradycjami, znaczy wielkimi, no, wiadomo, Turów z olbrzymim budżetem, no to się oglądało, no to mówię, to była ta namiastka tych, jak myślę, że ci koszykarze też zostali, amerykańscy też postawieni na taki piedestał i też jakby nie trzymali ciśnienia w tym wszystkim i chcieli tak bardzo się cieszyć tymi zwycięstwami i byciem jakby w drużynie, no, że to wychodziło jakby poza salę sportową, poza halę. No i później ta rotacja jakby następowała. No niektórzy, Chris Clarkson był takim fenomenem, bo ja pamiętam, jak pracując w wałbrzyskim Osirze, miałem okazję, jako jeden z niewielu, bo treningi były zamknięte, trener świętej pamięci Radosław Czerniak zamykał treningi, żeby mnie nikt nie mógł oglądać. Ja mogłem stać jeszcze na tym balkonie i sobie gdzieś tam z góry, z drugiego piętra oglądać. Ja pamiętam, słuchaj, że Chris Clarkson to praktycznie nie uczestniczył w taktycznych treningach. Stał z boku, bo nie wiem, nie dojeżdżała głowa taktycznie do tego, co chciał prezentować Radosław Czerniak, ale jednak na tych meczach, jak wychodził, jego nietuzinkowość i nieszablonowość w pewnych momentach pokazała mi niesamowicie mocną prawą rękę, no i skakał bardzo wysoko, i to z jednej nogi. I tutaj gdzieś może te drużyny nie były do końca przygotowane, nie było tego Tak, tak, scoutingu, tak. więc tak naprawdę te pierwsze mecze dały to, że ten Górnik, nasz Górnik utrzymał się w tym pierwszym sezonie, no bo tutaj trzeba to powiedzieć, no ale później już Krisa nie było. Tak, też to ciekawe, co mówisz o tych treningach, bo ja pamiętam kiedyś ze znajomymi jeszcze w starej hali przy Placu Teatralnym graliśmy sobie w kosza, wynajęliśmy sobie halę i już mieliśmy kończyć tą naszą niegodzinną czy dwugodzinną grę i wszedł trener Czerniak razem z zawodnikami, bo oni mieli po nas trening zaraz po tej naszej gierce ze znajomymi i to było takie super też przyjemne dla nas, bo oni nie weszli sobie za 15 powiedzmy tej swojej pełnej godziny i mówili, no chłopaki schodzicie, my tu już jesteśmy, tylko usiedli sobie na trybunach i patrzyli jak my gramy te ostatnie 10-15 minut, to było nieprawdopodobne przeżycie dla nas chłopaków gdzieś tam w wieku 17, 18, 19 lat grać przy drużynie Górnika przy trenerze Czerniaku i oni wtedy, pamiętam, ten trening mieli zaraz po Że nas. Ekstraklasa też czeka. To Tak. też w pełni pokazuje, że nie byliśmy też tak w pełni profesjonalnym klubem, Tak, tak. że oczywiście nikomu tu nie ujmuję, no bo to jakby wszystko z serca i pasji, że mecze rozgrywane były w Świebodzicach,
Tam też oczywiście były treningi, ale też takie poranne treningi były na Osirze, jakby na tej hali mniejszej. No i mówię, że te godziny jednak ta drużyna powinna przychodzić kiedy chce i nie, oni nie czekają, tak, żeby tak, wejść, tak, tak, tylko mają komfort, a tutaj jednak w tą stronę. Ale to są jakieś takie pozytywne doświadczenia, teraz możemy o tym porozmawiać. No ten sezon naprawdę, bym mówię, no był mega fajny, taki, mówię, no, zakończony utrzymaniem, to też jakby to był duży sukces, znaczy duży, no, to był sukces dla nas, ale słowo utrzymanie to jednak nie jest jakieś mega wybrzmiewające. I przewinęło się dużo, dużo właśnie zawodników. I może właśnie wytypujmy sobie przez te dwa sezony. Drugi sezon był już był takim sezonem troszeczkę nietrafionym. A wszystko się zaczęło, wydaje mi się, że od trenera. Niestety Radosław Czerniak nie został trenerem. Nie będziemy tu mówić o przyczynach, też do końca nie mamy pewnie takiej wiedzy, jak to było, ale po prostu nie był. I od tego się zaczęło, że było gdzieś tam pikowanie w dół. No chyba tylko było 5 zwycięstw bodajże. Tak, nawet dokładnie, nie pamiętam 5 zwycięstw w drugim sezonie, a w pierwszym było chyba z 11. Chyba tak, blisko właśnie gdzieś tej cyfry. No właśnie, mówiłeś o tych ananasach i asach, więc możemy sobie przejść. Twoje typy, Michał, jeżeli chodzi o asy, tutaj masz JJ'a Montgomery'ego, masz Osmane Baro oraz Tizaila Archie'ego. Już tłumaczę. JJ Montgomery... Prosty wybór oczywisty. Tak, to prosty wybór oczywisty. Dla mnie to jest gościu był, który zbawił w pewnym momencie właśnie, jak się Górnik przytkał. Chris już nie dawał tego, co miał dawać. Gdzieś zaczęły się te roszady, pozaboiskowe sprawy. Potrzebowaliśmy gościa, który pociągnie, i on pociągnął tego Górnika i wyciągnął go na to utrzymanie. Był niesamowity, był tak silny, piekielny zawodnik grający na niskich pozycjach. Nie miał szybkości, nie miał tego. Nie miał rzutu z dystansu. Tak, nie miał rzutu z dystansu, ale wgniatał. Radosław Czerniak, super trener, tak ustawiał drużynę, że tam on grał na low poście. Pamiętam, jak z Andrzejem Plutą jeszcze grał, brał po prostu gościa na plecy, bum, 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 dwa kozły i zdobywał punkty. Nie? Do tego wyglądał jak predator, miał później zakładał sobie takie zęby srebrne, tak, no bo to wyglądał jak raper taki naprawdę, 50 Cent gdzieś tam ściągnięty z nowojorskich i get. Też tak chodzi ubrany poza halą, tak chodzi, pamiętam. Ubrany, tak. Bardzo sympatyczny gościu, mega sympatyczny, w koszykówkę też potrafił grać, wykorzystywał po prostu doszczętnie to, co umiał najlepiej. No i trener też jakby stawiał na niego i myślę, że to z tych dwóch sezonów, które były, nie było takiego zawodnika dominującego. Fakt, że JJ nie rozegrał też jakby całego sezonu. Ja mam tutaj spisane, on zagrał 20 meczów. Przyszedł w trakcie sezonu i zagrał w trakcie. Grał średnio 33 minuty i zdobywał 19,3 punkta. Bodajże był trzecim chyba czy drugim strzelcem w całej lidze. Do tego dawał tam 6 zbiórek, więc jako na niskiego zawodnika, no to naprawdę, naprawdę mega sympatycznie. Osbaro grał na tyle dobrze, że po prostu w połowie sezonu, czy nawet nie, zabrali go. On był taki, to był typowy taki wysoki, ale biegający zawodnik, bardzo dobrze broniący w typie Goberta, w typie tych zawodników teraz, którzy grają w NBA, może nie do końca z rzutem, ale bardzo dobrze biegał, bardzo dobrze blokował, grał w obronie. No i gdzieś tam potem chyba uciekł ktoś go wypatrzył, ale też chyba zwęszył pismo nosem, że coś tutaj się dzieje nie tak. Podejrzewam na Węgry, bo wyjechał zaraz po Polsce. Tak, bodajże właśnie wyjechał na Węgry i tak to się skończyło. Nie było drugiego takiego zawodnika wysokiego tutaj u nas. Oczywiście był Imo Oduok, weteran, ale on też tam jakoś nie rozegrał całego sezonu, ale ten Osbaro, jeżeli grałby długo, to myślę, że byłby taką wartością mega dodaną w tym wszystkim i może by to też się inaczej potoczyło. I miałem zagwozdkę na trzecim, bo wytypowałem Tizaila Archie'ego z tego względu, to taki już był weteran, chyba miał około 33-4 lat wtedy, niesamowicie panował nad piłką i przede wszystkim wytrzymał cały sezon od początku do końca, wszystkie te też jakieś inne rzeczy, które tam gdzieś wynikły, między innymi changingi, przez co tam ci inni koszykarze nie grali. Też był Markus Carr, też go miałem, ale Markus później trochę złamał mnie w drugim sezonie, gdzieś tam na samym początku tak, został zwolniony. Grał trochę na koniec tego pierwszego sezonu, tak. I w drugim też Markus przez był fenomenalny, chwilę. Bardzo mi przypominał Jamala Tinsley'a, był takim rozgrywającym właśnie, bardzo wyrachowanym,
fajnie kozłował piłkę, jak trzeba było podać, jak trzeba było rzucić. I Tizel był właśnie też świetnym obrońcą, dobrze asystującym. Chociaż obaj w ataku dawali mało. Tak? Chociaż w ataku dawali mało, jak na takich Amerykanów, jak na pierwszą jedynkę. Tak, że tutaj taki combo guard mało rzucali z dystansu, ale gdzieś trzymali tą jakość przyprowadzania tej piłki, podawania i trzymania się jakby taktyki. Ja myślę, że jako trenerzy, czy trener Czerniak, czy teraz trener Adamek są takimi taktycznymi bardzo trenerami, lubią dyscyplinę taktyczną i myślę, że tutaj Tizel akurat się super spełnił u trenera Czerniaka. To są moje takie trzy typy, no tam można byłoby wymieniać jeszcze, ale nie mamy na to tyle czasu. No ten Chris Clarkson też jest taki jakby z nieba do piekła tak naprawdę, nie? Tak. Można go do obu kategorii zaliczyć. Więc wrzucam go do średniaków. Na pewno dzięki niemu, mówię, to utrzymanie gdzieś, te mecze, które on tam dawał, na pewno coś tam dały, ale no nie dokończył dzieła. Tak, mam wrażenie, że w ogóle dużo łatwiej jednak jest wytypować ananasów z tego grona niż asów. Tak. I wśród twoich ananasów mamy Damiena Argreta, Chada Barnesa i Mike'a Sanjona. No Damian Argret, dlaczego? Dlatego, że miał być właśnie takim drugim JJ-em, trochę wyższy zawodnik, miał też najwyższy kontrakt, miał grać najlepiej, ale nie spełniał się, on rzucał, słuchaj, bo mam też tu spisane 7,2 punkta na mecz. Mhm. Miał chyba 2,1 czy 2,3 wzrostu, miał być takim, mówię, fajnym skrzydłowo rzucającym zawodnikiem, ale tutaj kompletnie ta rola gdzieś tam nie wpisała się dla niego. Chad Barnes, koszulkę pamiętam mam od niego, od Chada Barnesa, z tego względu, że pracowałem na Sirze, to przyglądałem się wszystkim zawodnikom. No i ten Chad jeszcze się zaskoczył kiedyś, bo on jakby chciał time-out wziąć na meczu na przykład, nie? Bo jeszcze nie znał zasad fibowskich, powiedzmy. Jako zawodnik chciał sam. Kozując piłkę z boiska, chciał wziąć czas. Krótko grał, chyba 5 meczów czy 4 i szybko się pożegnał, ale na treningu naprawdę wyglądało to super, miał taki kurcze i miał koszulkę z G League, więc gdzieś tam też sobie grał w tym drugiej lidze NBA, ale no, totalnie się jakby nie wpisał, tutaj nie znalazł. No i Mike St. Jones to był po prostu gość, jak siedziałeś na ławce, on przychodził, to tylko zgrzytał ten parkiet, był potężny gościu, grał w futbol amerykański też. Wyglądał właśnie na futbolistę. Tak, jako jeden z tych wszystkich był, miał białą skórę, czyli był biały, powiedzmy, jak tak mogę powiedzieć, nikogo nie urażając. Taką opaskę miał tutaj, no gość miał łokcie, bicepsy po prostu jak kalafiory, ale gdzieś koszykarsko, nie wiem. Surowy zawodnik. Gubił się w taktyce i gdzieś tutaj bardziej straszył posturą niż tym, co prezentował na boisku. Tak. No nie ma się tutaj rozwijać i myślę, że no ci, co mnie trafili, no byli tam jeszcze tacy, można było więcej, tak jak mówiłeś, tych ananasów, ale to są moje typy trzy. Tak, no jeżeli chodzi o moje typy, tutaj wygląda dość podobnie, no bo jeżeli chodzi o asów, oczywiście jest JJ Montgomery, tutaj tylko dodam, że była akcja JJ Stay, gdy tak. JJ już opuszczał Górnika, kibice zrzucali się na pensję dla Montgomery'ego na kolejny sezon, no absolutnie nieprawdopodobna akcja, niespotykana. Możemy wrócić do tego, co rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, że ci nasi kibice są specyficznie pod względem pozytywnym, że tak. Łączymy się jakby to jest to w potrzebie, tak, i ta społeczność wspomaga też klub i to jest mega. I tutaj tak. To było. Dokładnie. JJ później trafił na Cypr. Nie udało nam się przebić oferty z klubu Keravnos na Cyprze, a więc no, specyfika dość taka egzotyczna, ale wrócił potem do Polski JJ, bo grał w Koszalinie, grał w Radomiu, grał w Kołobrzegu i we wszystkich tych klubach prezentował się naprawdę bardzo dobrze. Może nie aż tak wybitnie jak w Górniku, ale też no, powiedzmy sobie szczerze, Górnik grał utrzymanie, więc ta jego rola też była taka ogromna, no bo też nie miał za bardzo tych partnerów do gry. W tych klubach nieco mocniejszych on ciągle był dobry, ciągle statystycznie wyglądał świetnie, ale jednak grał trochę mniej, piłka się też trochę bardziej nie było dzieliła. Nie ułożona gra pod niego do końca, tak. A w Górniku jednak tak. Było pod niego, dokładnie. Też mam Ousmane Baro tutaj na liście. No, historia Ousmane była ciekawa, bo on trafił do Polski prosto z uczelni amerykańskiej, z uczelni Marquette, bardzo mocnej uczelni, w której w przeszłości... Z Dwayne Wade'em, właśnie nie grał, ale to jest uczelnia Dwayne'a Wade'a. Tak, ale to właśnie dziś, żeśmy pamiętam, za mało lata, no, Wade już jakby wyszedł, bo to był 2003 rok, jak Wade opuścił. I w 2004
czwartym Osmanę zaczął, tak, więc oni się minęli, ale za to z kim grał? Z Wesem Matthewsem, który przecież też w NBA kilkanaście lat w roli zadaniowca. Tak, no Marquette taka za nauczenia, no bo też w późniejszych latach był Jimmy Butler, był Jay Crowder, ludzie, którzy w NBA dużo znaczeni. Markowa. Tak, Markowa, no i Doc Rivers chociażby też z uczelni Marquette. No i Osmane Baro po opuszczeniu Górnika trafił, tak jak mówiliśmy sobie, na Węgry, później była druga liga francuska, była Japonia, a ostatnie 10 sezonów, 9 sezonów z 10 w Rumunii, jeden sezon w Bułgarii, ale on w tej Rumunii świetnie się spisywał i co ciekawe, on jeszcze gra w ostatnim sezonie jako 40-latek w klubie Korona Brașov, średnio 11 ciekawe. Punktów, 8 zbiórek w ekstraklasie Rumunii. Ci Afrykańczycy są długowieczni i Małduok też grał długo, ale sami do końca nie widzieli, ile on ma tak naprawdę lat. To jest śmieszne, ale jego forma była naprawdę wyśmienita. Tak, no i moim trzecim asem tutaj jest właśnie ten Chris Clarkson, o którym mówiłeś, 14 punktów średnio i 7 zbiórek w Górniku. No to jest taka romantyczna historia z mojej strony. On jest w asach, bo ja go wspominam kapitalnie z tej gry w ataku, z tej dynamiki, z tych wsadów. Miał to flow koszykarski. Tak, miał to coś w sobie, no ale też kariery po Górniku nie zrobił. Trafił do ligi w Finlandii, później grał w drugiej lidze tureckiej, a potem już było tylko gorzej, no bo była Wenezuela, Urugwaj i Dominikana. Tam świetne statystyki, powyżej 20 punktów średnio w meczach, no ale to jednak ligi są dość mocno egzotyczne, więc na pewno te punkty było mu łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o moich ananasów, no to też jest Mike St. John, tak jak u ciebie. To też był facet, który gdzieś z Filadelfii, z uczelni La Salle trafił do Polski. W ogóle Filadelfia, Świebodzice to był taki bardzo duży kontrast też na pewno dla niego. Ale to, co jest ciekawe w historii Mike'a, że on po tym bardzo surowym i słabym sezonie w Polsce rozwinął się i grał naprawdę świetnie w takich znowu egzotycznych ligach. W Danii, w Norwegii, był też w Rumunii na ostatni sezon w Norwegii w klubie Stromso. Średnio 18 punktów, 13 zbiórek, co jest nieprawdopodobne, jak sobie przypomnimy. Tak, tego gracza. Sobie nie mógł poradzić. Może gdzieś tutaj nie mógł się zaklimatyzować po prostu w Polsce. Coś tu może mu nie pasowało jednak w wałbrzyskim powietrzu. No może. No to mówię, tutaj zawsze te problemy pozasportowe, już tego nie, znaczy problemy, w sensie no, sprawy pozasportowe, nie tylko takie, że ktoś tam stwarza jakieś tam problemy wychowawcze czy coś. Ale też te takie rzeczy, to samo było za Rinze, tak, że tam tak. Zimno mu było. Dokładnie, chłopaki z Kalifornii tutaj w Wałbrzychu mają ciężkie początki, o czym jeszcze sobie pewnie powiemy. Jeszcze wśród moich ananasów jest Walt Buxley, który też przyjechał, miał być superstrzelcem. Tak, gdzieś przyjechał. Grał chyba w Wenezueli też, w jakiejś bardzo takiej lidze nam odległej. W Górniku no kilka punktów na mecz średnio. 6 meczy, tak. Dokładnie. 4-7 punkta na mecz. W ciągu 6 meczy miał być zbawieniem, miał być super strzelcem. Pudłował na potęgę. Grał na dwójce i tak się skończyło. I z nim też fajna historia, bo on potem gdzieś trafił do drugiej ligi niemieckiej i tam grał świetnie, był skuteczny. To zaowocowało transferem do Ulm, mocnego klubu, Ratifarm Ulm. Może wtedy jeszcze nie tak mocnego jak teraz, ale to była Bundesliga, to była najwyższa klasa rozgrywkowa w Niemczech i on tam już trochę zniknął, już nie przebił się w tak mocnym klubie. Później była Finlandia, Argentyna i Brazylia, więc znowu ligi egzotyczne, znowu takie no mało wymagające, chciałoby się powiedzieć, i gdzieś ten Walt nam zniknął. No i moim trzecim tutaj ananasem na liście jest BJ Spencer, którego ty też miałeś gdzieś w głowie, żeby go wpisać. Miałem też z nim kontakt, bo kiedyś byliśmy u niego w mieszkaniu i BJ, on przyjechał z kontuzją. Mhm. On przyjechał z kontuzją i ją ukrył. O, tam była kontuzja kostki i on nie mógł się totalnie gdzieś. I tam jakimś sparingu podkręcił jeszcze raz tą nogę, grał z bólem, bał się przyznać, bo to gdzieś miałoby jakieś takie, próbował to przetrwać. To był świetny gracz. To był świetny gracz, który naprawdę był taką strzelbą, miał być takim pierwszą opcją w ataku, pamiętam. Ale wyszło jak wyszło, tak? Dlatego mamy go tutaj. Tak, w innej roli nieco. Tak. Tak. I pamiętam BJ Spencer, sparing ze Śląskiem Wrocław przed sezonem, 15 punktów. Tak. Wtedy kibice wierzyli, że to będzie gość, który będzie pierwszym strzelcem drużyny, no ale potem widzę, się nie odnalazł. Seria spudłowanych rzutów, dość szybko Górnika opuścił. A jeszcze tylko nawiążę do Damiena Argreta, o którym mówiłeś. On przyszedł do Górnika z BK Decin, czyli z klubu, z którym niedawno Górnicy grali sparing, a więc on gdzieś w tej lidze czeskiej też potem grał, więc podobne klimaty trochę do Polski. No i on był takim bardzo starej daty zawodnikiem, jak na skrzydłowego, bo w ogóle nie rzucał za 3 i trafiał nieco powyżej 50% rzutów taki za 1. Dla mnie był taki jednowymiarowy, nie chciał się bić pod tymi tablicami, jakoś tak właśnie odchodził trochę od kosza gdzieś, a
rzutu, tak jak mówisz, nie miał i jakoś tak no, zawiódł mnie, mimo to, że mówię, no 7 punktów, gdzie miał być liderem na meczu, no to słabo, nie? Tak, mówiłeś też o Markusie Karze, który też jest z Kalifornii, podobnie jak TJ Larchi, podobnie jak Joshua Patton i Arin Zeczido, a więc wszyscy gracze związani z Górnikiem, ale Markus Karr do Kalifornii nie wrócił po karierze, no bo on skoncentrował się na Austrii, gdzie też grał, osiadł w okolicach Wiednia, no jest obecnie instruktorem sportu właśnie w tych okolicach, a więc jest w Europie w dalszym ciągu. Daryl Green, o którym sobie nie powiedzieliśmy, też całkiem solidny zawodnik. Tak. Tak, on no i tam się rozwija koszykarsko w NBA, Daryl Green. Tak, był w sztabie szkoleniowym. Tak, był gdzieś w Atlancie Hawks chyba jako, jako gdzieś konsultant. Z Darylem Greenem mam taką, akurat może nie, ale taką historię, że na treningu właśnie Rafał Glepiński bardzo mocno na nogę skręcił, stanąc mu na nogę, nie? To tak, ale Rafał opowiadał, że świetny gość, który przede wszystkim nie przyjechał tutaj tylko w celach sportowych, ale też jakby pokazywał, jak grać, dużo dawał też od siebie takiego swojego doświadczenia. Był dużym atletą, też taki trochę starszej daty zawodnik, bo taki do klepania i ten... Szkoda w ogóle tego sezonu, bo tam dużo zawodników fajnych się przewinęło. Po prostu zabrakło tych pieniędzy. No jeszcze oczywiście musimy wspomnieć o Ime Odłoku, no bo to jest ta legenda tego buta wielkiego, który został po nim w Wałbrzychu, w hali Wałbrzyskich Mistrzów. Tak, jest gablota specjalnie za szybą, jest but Ime Odłoka, można go sobie oglądać. Numer bodajże 51 lub 52. Tak, no Ime oprócz koszykówki uprawiał jogę, czy tam jakieś inne medytacje. Potrafił 2 godziny po treningu siedzieć, stawać na głowie w szatni. Wow. Przy jego gabarytach to tak, jest tak, więc tutaj, a jeszcze jest taka anegdotka związana z Ime, że starsi może oglądacze, słuchacze będą pamiętali siłownię słynną na Osirze na dole, gdzie przychodzili atleci, tak, to jeszcze pachniało testosteronem mocno, nie było to gdzieś tam mocno. Najważniejsze było, ile bierzesz na klatę, jaki masz biceps, no to bo tak mówiąc kolokwialnie, i ten Ime kiedyś tam przyszedł i zaczął te wszystkie żelastwo tam podnosić i wszystkie ciężary z siłowni podniósł, że nabrali szacunku do niego, tego wszystkiego, no bo mówię, no Ime był potężny tutaj i silny bardzo. I ten, no mówię, na tej siłowni, to tam powinni mu plakat do dzisiaj powinien wisieć. No już oczywiście tej siłowni takiej nie ma w takiej formie, ale tak, on tam chodził tak. I walczył z nimi, wyciskał na klatę. No i Ime teraz jest, co ciekawe, agentem nieruchomości w Santa Monica, gdzieś sprzedaje domy u wybrzeży Pacyfiku i w okolicach Los Angeles. Nie wiem, czy chciałbym kupić. Tak, przebranżowienie totalne. Całą siłą perswazji mówię. Oj tak. No on też w Polsce był znany, bo grał też w Śląsku Wrocław, grał w Koszalinie, grał w Zniczu Jarosław. No już tak jakby miał... Tak, no może nie kończył, bo on tam jeszcze coś tam po Górniku grał, ale już był weteranem. To już był weteranem i był tak naprawdę też chwycony tutaj, trafił się po prostu bardzo fajnie, dograł tam końcówkę sezonu i też dzięki niemu było to utrzymanie. Chodził taki ociężały, ale nie zapomnę, jak kiedyś graliśmy ze Stalą Ostrów i tam grał taki Earl Boykins i John Oden, dwóch takich podkoszowych zawodników. Bardzo skocznych, który tam raz jeden czy drugi nad nim zapakował, on się kiedyś tak wkurzył, złapał tę piłkę i z dwoma z miejsca wziął piłkę, uderzył o parkiet, wyskoczył i z dwoma powieszonymi gośćmi zapakował tę piłkę, prawie tą obręcz tam wyrwał. Taki był Ime właśnie. Tak, no to bardzo pamiętny zawodnik. No jeszcze jednego mam tutaj gracza na liście, to był Howard Freer, który jednak był krótko w Górniku, też kilka meczów. Tak, już nawet nie pamiętam. Tak, gdzieś to przeszło bardzo bez historii jakichś większych. No, ale tak wyglądał ten Górnik. To była taka historia wesoła przez ten pierwszy sezon, przez drugi już mniej, no wiadomo, spadek, tak, problemy tak, finansowe. Tak. Ale przewijali się zawodnicy później, nie tylko jakby amerykańscy, ale i Kamil Hanas, i Marcin Stefański. Tak, Krystian Ercegowicz jako Chorwat, który był świetny. No, który jakby w jednym i w drugim sezonie grał. No i z Krystianem mam taką fajną historię, z którą chciałbym się podzielić, bo był taki przepis wtedy w PLK, że musiał grać Polak na parkiecie. Młodzieżowiec, Polak, tam chyba kwartami, już dokładnie nie pamiętam. No ale w pewnym momencie, jak już trenerem jakby szanowny nasz wspaniały Mieczysław Mynarski był zawsze drugim trenerem, ale tam potem były jakieś problemy i został pierwszym trenerem. Ale jeszcze zostali zawodnicy jakby zagraniczni, to już była taka 3/4 sezonu, no i nagle grają sobie na parkiecie czterech
czarnoskórych koszykarzy, no i Hercegowicz. Grają, gdzie w ogóle tak się nie powinno zdarzyć, no bo stolik powinien zareagować, czy tam sztab szkoleniowy Górnika, nikt tego nie wyłapał, grają sobie parę minut, nagle sędzia wziął gwizdek, zagwizdał, podbiegł do stolika tam gdzieś na ucho, coś widać, spoceni, nie wiadomo o co chodzi, naradzają się jak to zrobić. No i dobra, biegnie sędzia główny, podbiega do trenera Mieczysława, trener oczywiście zagryzał nogę na nogę w swoim stylu, no i to była potężna kara za to, no i taka trener Młynarski to mistrz riposty, ciętej riposty, powagę, zawsze trzymał powagę sytuacji, przybiega sędzia i mówi: panie trenerze, czy zawodnik z numerem 31, czyli Krystian Hercegowicz, czy zawodnik z numerem 31 ma polski paszport? A trener Mieczysław powiedział: składał, ale czy odebrał, to nie mam pojęcia. No i dach techniczny dla ławki, tam potem jakaś kara dla klubu była. I tak pamiętam, Krystian został do końca. Fajny gościu też, Rafał się z nim zaprzyjaźnił, też spędzaliśmy ze sobą czas. Mieszkał w Sztabnie, no i potem wyjechał. I też Krystian chyba tam sobie gdzieś w turystykę poszedł i ma jakąś tam swoją daczę. W Chorwacji? Tak, zdarzę. No właśnie, to był ten Górnik 2007-2009, później wiele lat posuchy, nie było nas w Ekstraklasie i wracamy, nowi ludzie, nowa energia, nowe rozdanie i musimy sobie zacząć od Alterika Gilberta. Tak, ja myślę jeszcze, Dominik, że cała sprawa jakby doboru składu, tutaj ja o tym też kiedyś rozmawiałem w pierwszych odcinkach, jak zaprosili mnie chłopaki do sportowego Wałbrzycha, że ten dobór zawodników będzie bardzo ważny, żeby nie popełniać tych samych błędów, żeby zrozumieć też tą historię Wałbrzycha i żeby to nie byli ludzie, nie wiem, albo świeżo z koledżu, którzy się przestraszą, żeby to byli ludzie, którzy już w Europie coś tam robili, bo tutaj są jakieś tradycje koszykarskie, żeby nikt nie potraktował: a do Beniaminka przyjadę i ten. Akurat mówimy o Amerykanach, ale jakiegoś, nie wiem, stawiamy na jedną polską gwiazdę, która grała już w kilku klubach, wiecie, więcej zarobi, a i tam dobra, tutaj jak nie, to jutro będę tam, albo gdzieś jeszcze tam. I tutaj trener świetnie dobrał przede wszystkim Polaków, bo mamy Maćka Bojanowskiego, który grał, mamy Grzesia Kulkę, który grał w Wałbrzychu i wie, zna to społeczeństwo. Znają tą specyfikę. Tak, znają tą specyfikę. No i Darek Wyka ze swoimi karabinami, który tutaj na pewno będzie super interakcja z kibicami, bo jest mega elektryzującym zawodnikiem, walczakiem i takich ludzi potrzebujemy. Ale mówimy tutaj o obcokrajowcach, o Amerykanach i tutaj trener Adamek, myślę, z całym sztabem szkoleniowym i z zarządem świetnie dobrali tych zawodników, jeżeli na razie chodzi o to, że nie będzie powielana sytuacja, powiedzmy, która była tam 15, 16, 17 lat temu, że raczej to są zawodnicy dojrzali, doświadczeni, i już z jakimiś tam, mówię, może nie sukcesami, ale że już liznęli tej europejskiej koszykówki. Tak, i co ważne, grali w ligach podobnych do polskiej, bo o tym też sobie powiemy za chwilę. No ale wracając do Alterika Gilberta, to jest chłopak z przedmieścia Atlanty, a więc już mam do niego słabość, bo ja miałem okazję w Atlancie być w podróży zawodowej, w delegacji i już przez to Alterika lubię trochę bardziej. Ale jego historia jest niesamowita przez to, że on na poziomie szkoły średniej był absolutnie wielkim talentem i to nie na skalę swojego stanu, bo został wybrany Mr. Georgia Basketball, czyli tym takim najzdolniejszym zawodnikiem z rocznika 2016, właśnie jeżeli chodzi o koszykówkę w szkole średniej w stanie Georgia, ale też w skali krajowej był jakże ważnym graczem. I ta lista zawodników, którzy otrzymywali ten tytuł Mr. Georgia Basketball przed nim i po nim, to jest nieprawdopodobne. To są nazwiska wielkie, możemy sobie tutaj wymienić Dwight Howard, no to nie trzeba przedstawiać nikomu, legenda NBA, wielokrotny All-Star. Louis Williams, tak? Lou Williams, six man w NBA, szósty gracz wybierany, świetny gracz, jako pierwszy z ławki, czołowy w lidze przez lata. Javaris Crittenton, to był zawodnik, który był bardziej znany z tego, że był obok Gilberta Arenasa w szatni i to była nie byle jaka szatnia, no bo on kiedyś wyciągnął broń w tej szatni, no i razem z Gilbertem gdzieś tam tym Arenasem mieli stosunek. Tak, ale w konsekwencji jakby mamy założenie, że grali w NBA, tak? No ci tak. Zawodnicy, którzy grali w NBA, to nie są przypadkowi ludzie. Tak, Gani Lawal, który był w Polsce gwiazdą w Zastalu, też zawodnik wybierany Mr. Georgia Basketball, świetny skrzydłowy, silny zawodnik,
w Polsce, był wtedy w tym silnym zastalu, w tym bardzo mocnym zastalu, Al-Faruq Aminu, ponad 700 meczów w NBA. To nie była gwiazda NBA, ale taki zadaniowiec przez lata. 12. Tak, ja tam wygooglałem jeszcze Derricka Favorsa. Derrick Favors też jest też na mojej liście. I też wysoko był w drafcie przecież wybierany. Zdecydowanie tak. No, ale tak, chyba najlepszym zawodnikiem, znaczy najlepszym, poza Dwightem Howardem, to świeża postać. Jalen Brown. Dokładnie tak. Finałów tak. Tegorocznych, no, jakby z poprzedniego sezonu. Mistrz NBA z Boston Celtics. NBA, tak. O czym też świadczy moja czapka tutaj, więc ja za Jalenem dzisiaj. Dla tych z Państwa, którzy nas oglądają, bo jeżeli Państwo nas słuchają, no to tutaj muszę powiedzieć, że jestem w czapce Boston Celtics w tym momencie. No i jeszcze jedna postać. Na razie się trochę może fanom Lakersów. Tak, fani Lakersów właśnie wyłączyli ten podcast, już dalej nie oglądają. No i ostatnia, naprawdę ostatnia pozycja z tej listy Mr. Georgia Basketball, czyli Walker Kessler, wysoki, biały, też on wywodzi się ze stanu Georgia. Mamy wątek Lakersów. Tak, występował w drużynie, która była na Mistrzostwach Świata w reprezentacji USA. I to też jest chłopak, który no, był na tej liście, ale jeszcze tutaj nie mam tego nazwiska, mi się przypomniało, też był Mr. Georgia Basketball, Chuma Okeke, to jest zawodnik obecnie już New York Knicks, wcześniej Orlando Magic, nie jest to jakaś wielka gwiazda NBA, ale jest w tej lidze teraz, więc no, bardzo długa lista zawodników z Georgii. Nie, nikt do NBA nie trafia przypadkowy i tam jest bardzo mocna selekcja i sitko, więc oprócz tych nazwisk, no to... Tylko czemu Alderic nie zagrał w NBA? No właśnie, i do tego sobie tutaj mimo musimy... Mimo to, że był w tym gronie takim dosyć bardzo dużym. Tak, no jeszcze w szkole średniej rywalizował z Jasonem Tatumem. Był taki mecz Jason Tatum. Na YouTubie, można tak to znaleźć na YouTubie, niesamowita rywalizacja. Jason Tatum wtedy w szkole średniej w Missouri. Alderic oczywiście w Georgii. Oni więcej wtedy... akcji było Alderica. Tak, Alderic tam no, łamał kostki rywalom niesamowicie. No tak, ale później po tym high schoolu była świetna uczelnia UConn, Uniwersytet Connecticut, został tam ściągnięty, no i jednak... UConn, że ci przerwę, no to jest taka uczelnia, która bardzo stawia mocno na jedynki, tutaj mamy wcześniej Shabazza Napiera, tak, czy Kemba Walkera, to są głośne nazwiska na jedynce, tacy, którzy trafili do NBA i no Kemba Walker to All-Starem był w pewnym momencie, więc pewnie scouting UConn-u i jakby cały tam sztab szkoleniowy mocno celowali w naszego Alderica. Dokładnie. W ciągu 3 lat jednak Alderic w tym UConnie miał problemy w drużynie z Connecticut, no bo 3-krotnie, nawet 4-krotnie w tym okresie miał problemy z lewym barkiem, zwichnięcie lewego barku, gdzieś do niego wracało, musiał przerywać swoje sezony, sporo meczów opuścił, no i miał naprawdę niezłe statystyki ostatecznie w Connecticut, bo to średnio 10 punktów, 3 zbiórki, 4 asysty, ale to też był Connecticut, który nie był wtedy tak silny jak w ostatnich latach, no bo to jest drużyna, która ostatnie 2 lata zdobywała mistrzostwo Ligi Uniwersyteckiej, ale wtedy, w tamtym czasie coś mieli tam się, swoje problemy. Coś tam się posypało. Tak, no, to było trochę było gorzej. Bo to topowa uczelnia, która często jakby grała zawsze, czy o najwyższe cele w NCAA, w March Madness. No i zawodników, którzy oni wychowali do NBA, no jest mnóstwo, między innymi Rip Hamilton czy Ray Allen, no to są wszyscy zawodnicy z UConn-u. Ale stało się, jak się stało. Tak, trenerem Alderica wtedy w UConnie był Kevin Olley, który razem z Alanem Iversonem był w drużynie Filadelfii, która gra w finałach w 2001 roku. Ten sam Kevin Olley kilka lat wcześniej zdobywał mistrzostwo uniwersyteckie z UConnem, ale no wtedy Alderica jeszcze w drużynie nie była, więc Alderic trafił gdzieś pomiędzy 3 mistrzostwami Connecticut, był w tym trochę gorszym okresie. No tak, ale po skończeniu uczelni była gra w Estonii, w drużynie trochę mniej znanej, trochę słabszej, z Pärnu. Później był Kalev Cramo Tallinn, czyli ta czołowa drużyna estońska. Był też w Rapidzie Bukareszt, a więc troszeczkę ten poziom nie najwyższy. Tak, i też tak skakał, chyba szukał swojego miejsca, no bo to czasem też jest tak, jak się dobrze pokażesz w jakimś kraju, no to później te drużyny bardziej chcesz zostać w tym miejscu, ale widać, że to nie jest jego sufit i miejmy na nadzieję, tak, właśnie, że to nie jest jego sufit i nie jest, może głupio zabrzmi, marzeniem grać w polskiej lidze, tylko gdzieś więcej, a może być, my możemy być tą trampoliną, żeby chociażby przez sezon czy dwa, żeby nasz Gilbert poszedł gdzieś dalej, więc liczymy na to, że będzie bum. Tak, dokładnie. Jedna statystyka mi się podoba z jego gry w Tallinie, no bo to jest 43% skuteczności za 3,
I tutaj mamy niezłą próbkę, bo 20 meczów. A więc jeżeli tak Alterik będzie w Polsce rzucał z dystansu, no to będziemy na pewno zadowoleni. On w Tallinie średnio 12 punktów w każdym spotkaniu. Jest to zdecydowanie do osiągnięcia też w Górniku w Polsce. Tak, tak. Alterik no przede wszystkim jest bardzo takim elektrycznym zawodnikiem, jak mówię, energizerem. Świetnie kozuje. Miałem okazję chwilę, bo niestety za obowiązki zawodowe nie pozwalały mi na dłużej obejrzeć meczu pierwszego tutaj sparingowego z zespołem czeskim, te jego in and out, czyli takie wejścia jedną ręką, kozłowanie różnego rodzaju krosy, zmiana tempa kozłowania, no to na najwyższym poziomie jest niesamowicie szybki, bo przy wzroście musi być szybki, bo ma tylko 183 cm wzrostu, wachlarz ofensywny bardzo duży, bo i floatery i rzuty za trzy tutaj, co potwierdza jego jakby skuteczność. No, miejmy nadzieję, że to będzie. No i w sparingach też tam wysoko punktował. Był jednym czołowym graczem. Jeśli tylko będzie w formie, a liczymy na to i wierzymy, no to myślę, że to będzie jedna z głównych postaci gwiazd. Tak. Może i nawet nie tylko Górnika, ale i całej ligi. Tak, też tylko dodam jeszcze, żeby tutaj uzupełnić, Alterik Gilbert transferował się z UConn do Wichita State, to troszkę niższa półka, jeżeli chodzi o uczelnię, ale to też jest naprawdę całkiem niezła uczelnia, w której występował, która też osiągała wielkie sukcesy w ostatnich latach. Jeden wielki sukces, była w czołówce w turnamencie, w turnieju w NCAA, ale Alterik znowu gdzieś tam minął się i nie był to wtedy jego czas. No i startował też w drafcie, tak? Tam bodajże w 2019 czy 2021 roku, tutaj nikogo nie skłamać, ale był undrafted tak zwany, czyli gdzieś tam się nie dostał. Często też zawodnicy idą, żeby to nazwisko gdzieś szło i to zawsze też troszeczkę podbija. No i nic, stało się tak jak się stało, mamy go teraz w naszych szeregach i chuchamy, dmuchamy, żeby wszystko było dobrze, bo tak. Zespoły buduje się przede wszystkim od jedynki i od piątki. Dokładnie. I tutaj jest, no to są tak teoretycznie, tak jest jakby, no, takie są niepisane zasady, że to są najważniejsze pozycje na boisku, od których buduje się cały skład. Tak, do piątki sobie jeszcze dojdziemy, ale jeszcze zostańmy w stanie Georgia na chwilę, bo mamy Ike'a Smitha, kolejną postać w Górniku. To jest chłopak, który co prawda wywodzi się z Florydy, z miasta Gainesville. To jest takie miasto, gdzie jest uczelnia Florida, bardzo mocna. Billy Donovan tam był trenerem przez lata, osiągał sukcesy. Florida Gators. Wygrywał dokładnie mistrzostwa NCAA. Dwa razy z rzędu. Tam Jackie Noah w tej drużynie Al Horford. Był też Corey Walter Brewer. Hodge w tej drużynie, który w zastalu potem był gwiazdą, więc jest ten wątek polski. Ale no, Ike nie miał stypendium z Florydy, nie otrzymał stypendium z Gators, musiał się przenieść. Trafił do małej uczelni Georgia Southern, to jest właśnie w stanie Georgia, trochę dalej od Atlanty, ale cały czas ten sam stan. Tam prezentował się oczywiście bardzo dobrze, był gwiazdą swojej tej mniejszej uczelni, ale tutaj ciekawy wątek jest taki, że na tej samej uczelni grali Tuki Brown i Isaiah Crowley. I kim są ci panowie? Tuki Brown, King Szczecin. 2020-2021. Wtedy występował w Kingu Szczecin, 15 meczów, średnio 12 punktów, 4 asysty, rozgrywający, bardzo solidny gracz, 53% za 3, także naprawdę świetna skuteczność. I ten Isaiah Crowley w tamtym roku w Dzikach Warszawa był widoczny, ale gwiazdą nie był. 22 mecze, średnio tylko 6 oczek, 5 zbiórek, słabo wyglądał. Ale akcent jest. Jest akcent, tak. Jest ta uczelnia widoczna w Polsce, no i Ike Smith jest kolejnym graczem z tej uczelni i co ciekawe, no ci panowie ze sobą razem grali na tej uczelni, więc kto wie, czy ktoś tam nie szepnął słówka Ike'owi przy możliwości transferu do Polski, bo też wiemy, że on był blisko startu Lublin przed przyjściem do Górnika, że w ostatniej chwili zmienił zdanie i zdecydował się na Wałbrzych. Tutaj zasługa pewnie naszego sztabu szkoleniowego i zarządu, że został u nas, więc jeżeli tak jest, no to na pewno gra jest warta świeczki z moich jakby spostrzeżeń i z przeglądania tego, jakie mamy materiały dostępne jakby z poprzednich sezonów. Wydaje mi się, że spośród wszystkich zawodników zagranicznych Ike jest takim najbardziej wszechstronnym zawodnikiem. Może rozgrywać, może grać na dwójce. Wydaje mi się, że tutaj też jego statystyki z drugiej ligi włoskiej są bardzo równe, czyli nie ma tam meczy 0-8, 28, tylko średnio tam są 15 punktów na mecz, oczywiście plus minus, bez większych jakby różnic, więc jest może być takim najbardziej równym zawodnikiem, który niezależnie od pory dnia, formy, będzie jakąś tam stabilizacją i takim cichym liderem tego zespołu. Ja na to mówię all-around player, czyli jak trzeba
no to trzyma się jakiś poziom i jak trzeba będzie, to piłki będą szły do Ajka. No zobaczymy. Także tutaj jak ta liga włoska druga się prezentuje na tle takich ekstraklasowych lig, znaczy takich lig jak polska ekstraklasa czy czeska, nie wiem, rumuńska, tak, no bo możemy porównać, że mniej więcej poziomem są te same ligi, no zobaczymy. No włoska na pewno jest mocna. Miejmy nadzieję, że mówię, że Ajk szukał swojego miejsca i znalazł go właśnie tutaj. Tak, Ajk grał także w Finlandii, podobnie jak Alteri Gilbert, krótko w Helsinkach grał Gilbert, w Tampere grał Ajk, a więc ta liga fińska nam się przewija, no bo tak. Mówiliśmy też o tym, że Chris Clarkson w lidze w Finlandii występował, a więc jest to kierunek gdzieś ta Rumunia, Finlandia, Polska, to jest gdzieś taki, to się przewija cały czas. No a skoro mówimy o Rumunii, no to musimy powiedzieć o Todzie Gołczerze, kolejnym naszym tutaj nowym zawodniku w Górniku. TG dokładnie, Todd Gołczer, bardzo sympatyczny facet, bardzo, o tym już wiemy. Bardzo podczas uśmiechnięty. Victoria Cup bardzo energicznie tutaj się prezentował. Właśnie zależało mi też bardzo na tym, żeby to też troszeczkę taka moja inicjatywa, nie chwaląc się, żeby te wydarzenia sportowe koszykarskie były wspólne, żeby mogli też koszykarze uczestniczyć i myślę, że przede wszystkim no, ja miałem mega fan, jak widziałem, że interakcja między publicznością a nimi, to nie było nic takiego wymuszonego, że nie przyszli za karę, mimo to, że są w sezonie przygotowawczym i jest ciężko i też się czasem ciężko zebrać. Było 30 stopni, betonowa dżungla tak naprawdę gdzieś w tym wszystkim. Oni przyszli uśmiechnięci, jak zaproponowałem TJ-mu czy Joshua, żeby byli sędziami w konkursie. Tak, z Sadów to jak najbardziej, usiedli, czekali. I było widać na reakcjach też, że tym żyją, skakali tam, tak. Skakiwali, duże emocje, pokazywali świetnie duże się emocji. Todrick nawet do naszego DJ-a podszedł, tam coś nawijał, makaronu już mega uśmiechnięty, zdjęcia robili, więc myślę, że trochę kupiliśmy ich, w sensie, że jesteśmy też bardzo wdzięczni, tacy fani, tak? No i Todrick, tak jak mówisz, no mega sympatyczny gościu, tak, z wrażenia. Tak, no i więcej trochę o Todzie, no to jest chłopak z przedmieść Dallas, chłopak z Teksasu, kończy uczelnię Texas Tech. Tak, Texas Tech, która za jego czasów nie była wybitną uczelnią, tak, ale to znowu historia Gilberta, bo oni znowu byli bardzo wysoko, kiedy on już tą uczelnię opuścił, bo on w 2016 już z niej zrezygnował, znaczy skończył. Skończył. W 2019, tak, oni grali w wielkim finale o mistrzostwo NCAA już bez Toda. I to ciekawe, jeżeli chodzi o tą uczelnię, no to tutaj mamy też znane postacie w NBA, no bo Dervin Ham, były trener Los Angeles Lakers, też zawodnik NBA wcześniej, jest z Texas Tech. Todrick grał z Joshem Grayem bodajże, który też się przewijał przez NBA, też nie był jakąś może wielką postacią, ale to tylko świadczy o tym, że tych uczelni jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli był w składzie zawodnik, który potem trafił do NBA, chociażby przez chwilę, no to znaczy, że ten poziom był. Tak, w Texas Tech. I Todrick tam dosyć był liderem, w ostatnim roku był najlepszym strzelcem. Bo po ponad 10 punktów, blisko 11 na mecz i tam trochę zbiórek, trochę asyst. Jego trochę specyfika grania jest troszeczkę inna, bo on jest takim bardziej shooterem, dużo właśnie wychodzi po stagerach, dostaje tą piłkę i rzuca, zatrzyma, ma dosyć specyficzny rzut, bo tak ciągnie do dołu. I rzuca, ale dla mnie może rzucać nawet za głowy, byle by wpadało. Tak, tak. No z tej uczelni też mówiłem o Dervinie Hamie, ale też jest Tony Battier, który przecież z Marcinem Gortatem przypychał się gdzieś tam w Orlando Magic w początkach Marcina w NBA. Bo właśnie Tony'ego Battier pozbawił miejsca w rotacji Marcin Gortat na początku swojej kariery w NBA. No i też Mike McClung, ten słynny dunker, który ostatnio gdzieś był w Philadelphia 76ers, a gdzieś tam z tego NBA wypada. No świetny dunker też Texas Tech, tak. Zaczynał w Georgetown. Mi się Texas Tech kojarzy bardziej z futbolem amerykańskim, tak, to bo to jest bardziej, dużo takich talenciaków tam gdzieś ten program ma, ale no to jest duża uczelnia. To tak. Jest duża uczelnia i fajnie, że mówię, mamy zawodnika takiego, który jak to się mówi, z niejednego kibla wodę pił i wie na czym polega koszykówka. No a tutaj będzie mógł się wykazać, jeżeli ta interakcja przełoży się właśnie na kibiców, na to wszystko i na nasz flow go poniesie, ta specyfika grania w Wałbrzychu, no to będą same pozytywy. Tak, te lata dokładnie w Texas Tech były dla niego też takie trudne, no bo aż trzech trenerów prowadziło go w tym okresie. Jednym z nich był Pat Knight, czyli no tutaj syn bardzo znanego Bobiego
Jerry'ego Knighta. Też panowie mieli okazję właśnie współpracować. Świętej pamięci już Bob Knight, on wcześniej w Texas Tech pracował. No i najciekawsza historia z Toddem na koniec uczelni, oświadczyny w tą Senior Night. Oświadczyny swojej... Takich rzeczy doszedłeś? Tak, oświadczyny przed swoją partnerką życiową. Właśnie w tam taki Senior Night to jest taki bardzo ważny dzień dla Amerykanów grających w lidze uniwersyteckiej. To jest ostatni mecz przed własną publicznością. Dostaje wtedy swoją koszulkę gdzieś tam na pamiątkę. Gdzieś ona jest tak ładnie za gablotą. Można sobie gdzieś ją powiesić. W domu są kwiaty, jest rodzina cała. No i on wtedy przy całej publiczności postanowił się oświadczyć swojej obecnej partnerce. A więc tutaj taka ładna historia, ale później też w Europie w niezłych klubach występował. Tak. No. Tutaj no chociażby Cholet Basket we Francji, ekstraklasa francuska, czyli silna liga, 10 punktów średnio, 37% za 3. Później Besiktas Stambuł, to też 9 punktów średnio w lidze tureckiej. W Besiktasie też Deron Williams grał, tak? Tak, tak. To nie jest byle jaka drużyna. Więc tam nie biorą jakby przypadkowych ludzi. No, liga turecka jedna z najmocniejszych lig w Europie. No, także no i Besiktas zawsze na topie. Tak, no i ostatni sezon w Oradei w lidze rumuńskiej, drużyna, która była wicemistrzem tego kraju. Tam był czołowym graczem, też średnio 10 punktów na mecz, 3 zbiórki, 2 asysty. I co ciekawe, była rywalizacja z Legią Warszawa Todryka Gołczera w barwach Oradei. On jednak no, Polski nie wspomina za dobrze, bo na Bemowie wtedy fatalny mecz, porażka 11 punktami drużyny Oradei z Legią, 79-90. Todryk Gołczer tylko 1 punkt, 0 na 6 z gry, kompletnie... No, kompletnie czasem tak bywa. Tak, to był mecz w listopadzie 2023 roku. No i w rewanżu już było lepiej. Wysokie zwycięstwo Oradei 93-74 nad Legią. No i Gołczer wtedy już, no, może niewiele lepiej, ale jednak lepiej. 7 punktów, 2 na 6 z gry, 5 zbierek, 3 asysty. A więc no, Polskę poznał gdzieś z perspektywy Warszawy, z perspektywy Legii. Legia w tych pucharach, bo to było w rozgrywkach FIBA Europe Cup, zaszła jednak dalej, grała w ćwierćfinale, natomiast drużyna Oradei gdzieś w drugiej rundzie zakończyła rywalizację. No, no ja myślę, że Todryk tutaj będzie mega rozciągał grę w tym wszystkim. Oczywiście też potrafi dobrze zakozłować, bo tak naprawdę jeżeli przejdziemy do następnego zawodnika, to już taki typowo podkoszowy zawodnik. Mhm. Jedynie moje obawy mogą być takie, żeby ta piłka starczyła jedna na tych trzech graczy, no bo iClub i Kozłowacz jest takim graczem dominującym, no Alterik tutaj na jedynce, no to od początku tą piłkę będzie miał, jeżeli tylko panowie się między sobą dogadają, oczywiście tym rola jakby sztabu szkoleniowego, z którym mamy dajemy jakby 100% zaufania, bo tutaj są fajni, potężni fachowcy w tym, co robią, znają się, to też nie są ludzie z przypadku, więc ktoś ich dobrał. Tak, do tego i to może być mega ofensywne trio, które będzie niosło nas dalej. Dokładnie, tak jak mówiłeś, ostatni z tych naszych Amerykanów, o których chcemy powiedzieć, czyli Joshua Patton, tak. Kolejny chłopak z Kalifornii, z przedmieść, może nie z przedmieść, ale z okolic Sacramento, uczelnia Sacramento State, czyli znowu taka słabsza uczelnia, ale to jest cały czas pierwsza dywizja NCAA, tak jak poprzednicy, a więc to nie jest jakiś też bardzo niski poziom. Tam oczywiście był czołowym zawodnikiem i nawet gdy już przenosił się do Europy, na Ukrainę, grał w Odessie, to jeszcze było przed wojną, więc jeszcze ta liga funkcjonowała normalnie, no i on wtedy mówił, że jednak no, ta zima nie jest dla niego. Tutaj mam cytat z jego wypowiedzi a propos pogody w Europie. Powiedział zaraz po przyjeździe do Odessy Joshua Patton następujące słowa. Będę chciał spróbować lokalnych ukraińskich dań. Chciałbym też pozwiedzać, ale teraz jest dość zimno. Jestem Kalifornijczykiem, a więc nie jest mi łatwo, gdy pada śnieg. No wiemy, jaka jest w Polsce pogoda w sezonie. Czy Joshua wytrzyma w Polsce zimą? No bo na razie czuje się to świetnie, tak jak mówiłeś o tym konkursie w Sadu. Tak, był w jury, tak. Świetnie się bawił, stopni, ale tak, było 30 stopni, to była jego pogoda. Okulary miał, tak, 30-słoneczne i dobrze się bawił. No zobaczymy, to sami też odczuwamy czasem takie negatywne, jakby nie wiem, no nie może emocje, ale jakieś takie, no ta pogoda wpływa na nas, tak, jeżeli nawet mieliśmy teraz po 30 stopni, wczoraj spadł mocny deszcz i też wszyscy chodzą śnięci tak naprawdę, no a oni też mają grać, wysiłek, no tutaj, ale
Wiesz co, Dominik, to są profesjonaliści, kurczę, no, no nie możemy patrzeć przez ten pryzmat, czy komuś będzie ciepło, czy zimno, czy będzie słońce świecić, czy nie, oni mają grać. Tylko właśnie, Joshua, po tej zimnej Ukrainie, jakie kluby wybiera? Portugalia, no, Sporting Lizbona. Tak, tak. Po Portugalii mieliśmy Cypr w ostatnim sezonie, a więc... Tam cały czas gorąco. Tak, cały czas gorąco, teraz wraca w te klimaty nieco zimniejsze. On też w swoim story ostatnio w mediach społecznościowych zamieścił taki nostalgiczny wpis, że on znowu pada, także gdzieś ta pogoda troszkę go dotyka. No ale liczymy, tak jak mówisz, że to będzie profesjonalny zawodnik, który dużo da na boisku. Ja go trochę porównuję z Arinze Chidomem, z tym naszym Arizoną, no bo znowu obaj są z Kalifornii i dla obu ten przyjazd do Polski był trochę takim trudnym doświadczeniem kulturowym, ale no liczę, że tutaj Josh się też łatwiej odnajdzie, no bo ma to doświadczenie większe i ma innych chłopaków obok siebie, ma innych Amerykanów, tego Arinze nie miał, więc tutaj jest na pewno łatwiej. No ale Josh jest taki też fajny zawodnik, bo jest taki podkoszowy, mocny, nie jest to typowy klocek podkoszowy, tylko jest energiczny zawodnik, który też może ponieść kibiców, jest efektowny. Przy tym od razu efektywny. Miejmy nadzieję, że te wszystkie jego widowiskowe zagrania będą przynosiły punkty, a w obronie no, będzie się o postrach, bo jego skoczność wertykalna jest naprawdę fajna. Tutaj go właśnie do tego Osbaru można go trochę gdzieś tam zwizualizować, że to taki biegający zawodnik. Miejmy nadzieję, że ta piątka, no bo to będzie piątka, tak, która 4-5 zawodnik no, no spełni te nasze oczekiwania, bo ktoś musi też bronić, tak, tak. Nie tylko wszyscy rzucać. Dokładnie, nie ktoś tylko, musi tam obręcz kręcić. Rozmawiamy tutaj głównie o atakowanej stronie, o atakowanej połowie, ale też jest jakby obrona. No i tutaj jak oglądamy na YouTubie highlighty, cokolwiek, to nie ma raczej jakby zagrań z obrony, tylko są w większości zagrania z ataku, tak, więc tutaj pożyjemy, zobaczymy. Dokładnie. Umówiliśmy sobie właśnie czterech Amerykanów, którzy w tym sezonie będą występować w Górniku, Zamek, Książ, Wałbrzych. No i tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o ten amerykański wątek. My jeszcze na koniec tutaj możemy dodać, ja od siebie chociażby zachęcam Państwa do głosowania w Wałbrzyskim Budżecie Obywatelskim, no bo to jest cały czas coś, co trwa. Strona wbo.wałbrzych.eu. Warto dawać głos, warto tutaj swój taki obywatelski obowiązek spełnić, no bo jednak rozwijamy swoje lokalne podwórko, oddając głos na wybrany przez siebie projekt. Jest to głosowanie dla mieszkańców. Ja masz swoje typy, ale tu nie będziemy odmówić. Tak, nie będziemy faworyzować. Ja już swój głos oddałem w każdym razie. Faworyzować i tutaj ja stawiam na budowę boiska wielofunkcyjnego, bo dla mnie to jest bardzo ważne, żeby te dzieciaki miały jak najwięcej możliwości do grania. Nie tak jak my, ale pewnie każdy projekt, który jest przemyślany i myślę, że świetnie wpisze się, jeżeli ktoś wygra w nasz Wałbrzych. I to w zasadzie tyle. Tak, jeszcze oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału Sportowy Wałbrzych TV, SW Sport TV. Jesteśmy dla Was, jesteśmy z Wami. Syndrom trzeciej kwarty rozwija się też dzięki Wam, a więc liczymy na Wasze wsparcie. Dziękujemy za te prawie 700 na razie wyświetleń pierwszego odcinka. Jeszcze nie minął tydzień jakby od publikacji. Zawsze dobre słowo się też przyda, oczywiście tutaj jesteśmy nastawieni na każdą konstruktywną krytykę, tutaj nikt, że tak powiem, to też taki stank koszykarski, kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie, nikt nie pierdzi na waniliowo tutaj, więc jak trzeba to śmiało można pisać, co można poprawić, co nie, ale będziemy gadać o tej koszykówce. Dzisiaj mamy ubranie, jesteśmy właśnie Parwa Górnika, tak, bo stricte tylko poświęcony odcinek naszym Amerykanom z przeszłości i z przyszłości, których mamy tutaj teraźniejszości. Dziękujemy, mówię, za to, jeżeli będziecie nas oglądać, wspierać i dobrym słowem przede wszystkim i oglądalnością, bo na tym bardzo nam zależy. Jak będzie tego więcej, to będziemy się na pewno coraz bardziej rozwijać. Tak, hashtag S3Kwarty, warto go śledzić, pod tym też hashtagiem będziemy prezentować różne treści w sieci. No i już na same zakończenie dziękujemy naszemu montażyście Kubie Zimie, no bo to jest bardzo trudna praca, też musicie Państwo wiedzieć, że montaż takiego odcinka no nie trwa 30 minut, to jest dłuższy proces. Też musi Kuba spać. Tak, Kuba musi też kiedyś odpoczywać jednak, więc jemu dziękujemy za to wsparcie jako dla montażysty. No i już naprawdę na koniec dziękuję za zdjęcia, które mogę użyć w grafice, Marcinowi Stelmachowi oraz Dawidowi Włócikowskiemu. No i słyszymy się z Państwem już w kolejnym odcinku, odcinku numer 3. Byli z Wami
Michał Bożemski i Dominik Hołda. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej. Cześć.